No jest to w pewnym stopniu coś nowego dla mnie, bo tak długiej przerwy w okresie świątecznym nie miałem naprawdę przez wiele lat. No z drugiej strony no sam fakt, że człowiek może się trochę zatopić w tych klimatach świątecznych, bo zawsze święta dla mnie to były taka szybka wizyta, odwiedziny rodziców czy siostry i zaraz trzeba było znowu wyjeżdżać do klubu. Natomiast nie da się ukryć, że już po świętach już człowiek trochę tęsknił za rygorem treningowym i za takim trochę życiem drużyny, więc no ja z uśmiechem na ustach wróciłem do klubu i wyjechałem na przygotowanie. Nie, ja myślę, że tak faktem na przebiegu lat sposób pracy trochę się zmienia. Ja przypominam sobie, kiedy jeszcze grałem w Polonii Warszawa, kiedy ten okres w ogóle był obozowy. Na początku roku był tak długi, że wyjeżdżało się na 2 albo na 3 obozy. A pierwsze to najczęściej było ciężka praca w górach. Chodzenie po górach, bieganie, dźwiganie ciężarów. No teraz te standardy zmieniły się zupełnie i wydaje mi się, że to jest trochę z korzyścią dla samych zawodników, a i dla trenerów. Natomiast jeśli chodzi o grę w klubach za granicą, to ja myślę, że Legia nie odstaje w żaden sposób standardami od treningów, od tego, jak przygotowują drużynę. Wiadomo, że no, czym lepsza drużyna, tym poziom pracy jest wyższy. Natomiast jeśli chodzi o Legię, to ja myślę, że tutaj i o obozy, i o pracę na treningach nie ma naprawdę na co narzekać. Wydaje mi się, że po takim trochę niemrawym i takim niepewnym początku drużyna złapała swoją stabilizację, zagrała kilka meczów, w których zrobiła niespodziankę. Myślę, że nasza pozycja i jeśli chodzi o grę w lidze i o grę w europejskich pucharach, to jest coś, co było naszym celem i ciągle jesteśmy w grze, więc wszystko przed nami otwarte. Wszystko zależy od tego, jak rozegrają się te najbliższe mecze i może być naprawdę pięknie. No w moim wieku to człowiek jakoś tak, nie wiem, nie zwraca aż tak wielkiej uwagi na jakieś tam oceny personalne. Ja myślę, że ja do Legii zostałem sprowadzony nie po to, by akurat sam pokazać, na co mnie stać i co potrafię, tylko tak jakby zyskała na tym drużyna. Więc ja najbardziej cieszę się po meczach, kiedy mówią o całej grze Legii, że jest to drużyna, która gra lepiej, gra dojrzalej, nie traci bramek. To są dla mnie komplementy. A jeśli chodzi o moją osobistą postawę, wiadomo, tyle opinii, ile oceniających. Ci, którzy będą chcieli mi dowalić, to zawsze mankamenty wynajdą, bo takie też są. Natomiast jeśli chodzi o to, jak się czuję, to wydaje mi się, że wszystko jest naprawdę pozytywnie. No były to nieprzyjemne incydenty, natomiast wydaje mi się, że taka trochę negatywna porcja energii, jaką człowiek odpowiednio spożytkuje, to może naprawdę wypłacić pozytywne owoce. I dla mnie akurat to był też taki moment, gdzie ja wykrzesałem z siebie jeszcze trochę więcej siły, jeszcze więcej koncentracji. I wydaje mi się, że no, te 6 miesięcy, które spędziłem jak do tej pory w Legii, w ogólnym bilansie wychodzą raczej na plus. Każdy zawodnik, który gra dla klubu o takiej renomie jak Legia, bez względu czy w Polsce, czy gdzieś za granicą, powinien mieć w głowie jedną myśl. On musi się koncentrować na każdy mecz, bez względu na to, czy jest to mecz ligowy, czy jest to mecz pucharowy, czy jest to mecz Pucharu Polski. Taki klub jak Legia, on reputację zyskuje albo traci, bez względu na to, na jakim poziomie rozgrywek gra. A wydaje mi się, że najbardziej można ucierpieć właśnie lekceważąc tych najsłabszych. Dlatego ja bym sobie życzył, żeby każdy zawodnik wychodził na mecz i zawsze myślał o tym najbliższym meczu. A rozdzielanie tego na puchar, ligę, to jest dobre myślenie dla statystyków, dla kibiców,
bo wiadomo, że oni patrzą na niektóre rzeczy z tej drugiej strony. Dla nas najważniejsze jest 90 minut i przez 90 minut trzeba dać siebie tyle, żeby schodzić z boiska wygranym. Na koniec sezonu będzie można pewnie porozmawiać, które mecze były lepsze, gorsze, które się grało w przyjemniejszej atmosferze, najlepiej przy odniesionym ogólnym sukcesie. No sam fakt tego, jakie wyniki osiąga drużyna, chyba świadczy o tym, że o atmosferę w drużynie nie ma co się martwić. A z drugiej strony, ja przychodząc do Legii mówiłem otwarcie, że ja tu nie przychodzę po to, żeby rządzić, tylko po to, żeby pomóc. No. Drużyna miała kapitana, który w mojej osobistej opinii, on się sprawdził w takim bardzo ciężkim momencie dla Legii. I wydaje mi się, że to z mojej strony też by było nieładne, kiedy ja bym gdzieś tam apelował o to, że ja bym chciał opaskę i chciałbym być kapitanem drużyny. Tym bardziej ja jestem zawodnikiem nowym, nie znam też klimatu Legii na tyle, żeby od razu wziąć się za to. A myślę, że co dwie głowy to nie jedno. No. Iwo jest pierwszym kapitanem, ja jestem takim jego pomocnikiem. Ja chyba nigdy nie zapomniałem, kiedy sam byłem młodym zawodnikiem i wchodziłem do starszej drużyny, że takie, nie wiem, ciepłe przyjęcie, czy takie przyjacielskie zaproszenie do drużyny jest bardzo ważne. Kiedy młody zawodnik wie, że w starszym zawodniku ma oparcie, może nie takie, że za każdym razem się go chwali, ale że jest to człowiek, który podejdzie bardzo, bardzo rzetelnie do tego i sprawiedliwie, to daje to świadomość młodemu zawodnikowi, że on może wykazać i pokazać swój potencjał o wiele łatwiej. A ja na przestrzeni lat, ja nawet przyjaźniłem się zawsze z młodymi zawodnikami. Wiadomo, że teraz, kiedy jestem starszy, nie są to może moi najbliżsi przyjaciele, natomiast to są ludzie, którzy, miejmy nadzieję, w przyszłości będą kierować poczynaniami Legii, którzy będą może grać w reprezentacji Polski. Więc ja też chciałbym, żeby zapamiętali mnie jako człowieka, który w jakiś sposób im coś umożliwił, w jakiś sposób coś im pomógł, coś im naświetlił. Bo ja sam dzięki takim uwagom i takim zachowaniom starszych zawodników, może dlatego tak szybko załapałem się właśnie do pierwszej drużyny Polonii. Znaczy to, czy ja się widzę i to, czy będę dobrym trenerem, to są pewnie dwie różne sprawy. Natomiast muszę przyznać, że coraz częściej zaczynam o tym myśleć i coraz bardziej zaczyna mi się to podobać, bo ja chyba też już trochę zmieniłem sposób patrzenia na drużynę. Nie patrzę na swoją grę, czy na grę swojej drużyny przez pryzmat swojej osoby, tylko przez pryzmat ogółu. I wydaje mi się, że to są takie początki właśnie zarażenia się taką chorobą trenerską. Nie wiem, myślę, że na pewno nie powiem nie. Aczkolwiek no, też pewnie będę musiał się przekonać, czy ja mam do tego predyspozycję, czy będę się do tego nadawał. I wydaje mi się, że jeżeli już zacznę, to będę chciał to robić w duecie z bratem. W zasadzie najprostsze, no u siebie wygrać, tam nie przegrać i sprawa będzie załatwiona. Natomiast czysto teoretyczne rozwiązania, czy sposoby podejścia do tego meczu to jest jedno, a umieć to wdrożyć i egzekwować to drugie. No. Wydaje mi się, że to będzie taki dwumecz podobny do tego ze Spartakiem Moskwa. Wiadomo, że jest to drużyna, która no jest bardziej renomowana, jeśli chodzi o grę w Europie. Ma zawodników, którzy grali pewnie w jeszcze lepszych klubach niż Sporting. Więc jest to na pewno groźny przeciwnik, ale ja myślę, że te 6 miesięcy zakorzeniło w nas, w piłkarzach, taką świadomość, że nie ma rzeczy niemożliwych. Są tylko takie, do których trzeba się po prostu przyłożyć. I jeżeli się przyłożysz, to los czasami potrafi to wynagrodzić.
Ja nie lubię takich pytań o reprezentację, bo w zasadzie trener Smuda jasno określił swoją opinię na ten temat. A to, co bym ja chciał, albo to, co mi się wydaje, to jest w tym momencie najmniej ważne. Więc zostawmy ten temat. Ja się koncentruję na Legii, a trener Smuda dba o reprezentację. To też nie zależy do końca ode mnie. No ja będę starał się i będę robił wszystko, żeby dyrekcja chciała przedłużyć ze mną umowę. Natomiast ja też sobie zdaję sprawę, w jakim wieku jestem i podejrzewam, że na jakąś konkretną odpowiedź czy decyzję będę musiał jeszcze poczekać. Pewnie trzeba spojrzeć, jak potoczy się sezon, jak będziemy grać, jak ja będę wyglądał do końca sezonu. Aczkolwiek ja nie ukrywam, że bardzo chciałbym w Legii zostać.